Też być może większość z Państwa nie wie, to się dowiedziałem z mediów, prawda, z prasy, że nagle prezydent Putin ogłosił, iż wydał zgodę Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, czyli temu, co wcześniej nazywało się KGB, na podpisanie umowy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. My nic nie wiemy. Na czym ta umowa polega? Czego ma dotyczyć? Jakiego zakresu wymiany i współpracy? Wymiany informacji i współpracy, prawda? No nic nie wiemy w Polsce. To Rosjanie ogłaszają, że prezydent Putin zgodził się, żeby następczyni KGB, prawda, czyli FSB, podpisała umowę o współpracy z naszym kontrwywiadem wojskowym. Istnieje niby jakiś nadzór nad służbami specjalnymi cywilnymi, prawda, który realizuje premier z jednej strony jako czynnik rządowy, nadzorczy, z drugiej strony Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, gdzie również nasi przedstawiciele są, ale nasi przedstawiciele niczego nie wiedzą. Tam w ogóle takiej informacji nie było, że są jakieś rozmowy, że jakaś jest współpraca i tak dalej. Więc my będziemy stanowczo domagali się informacji, o co chodzi, czego to dotyczy. Ale proszę Państwa, my tu mówimy o współpracy ze służbą, jedną ze służb, prawda, rosyjskich z naszą służbą. Ale przecież my się dowiedzieliśmy, to przecież z Moskwy się dowiedzieliśmy, z konferencji prezydenta Putina, że Rosjanie zamierzają w Polsce budować drugą linię gazociągu jamalskiego. Przecież to jest ogromne przedsięwzięcie. My się dowiedzieliśmy od Putina.